Bardzo się cieszę, że to już jest trzecia edycja, że samorząd województwa wspiera nasz pomysł. W tym roku to jest 900 tysięcy złotych. Udało nam się uzyskać aplikację prawie setki studentów z całej Polski. Przyznaliśmy 50 studentów dla młodych przyszłych lekarzy, którzy chcą zostać, chcą tutaj żyć, chcą pracować dla regionu lubuskiego. I oczywiście nowa edycja, po raz pierwszy stypendia dla pielęgniarek. Też bardzo duże zainteresowanie, również prawie setka aplikacji, 30 stypendiów. To są bardzo dobrze wydane pieniądze. Młodzi ludzie są nam bardzo potrzebni właśnie w tych konkretnych zawodach. Moim zdaniem jest to bardzo dobry pomysł, który stanowi znaczne wsparcie dla młodych ludzi. W okresie studiów wiadomo, że wszelka pomoc finansowa jest przydatna. No i z drugiej strony samo województwo też dużo zyskuje w ten sposób, ponieważ zatrzymuje młodych ludzi już po ukończeniu studiów na miejscu. Warto te pieniądze przede wszystkim zaoszczędzić na jakieś przyszłe cele, też zawodowe, bo jednak książki kosztują, też kursy specjalizacyjne też kosztują, więc myślę, że te pieniądze na pewno się przydadzą. Wydaje mi się, że to jest fajna inicjatywa, która może wesprzeć młodych ludzi, lekarzy, teraz w tym roku już pielęgniarki. Dla nas to będzie na pewno bardzo pomocne, żeby zacząć później już tą drogę po studiach, w pracy, żeby mieć też te parę groszy na dalszy jeszcze rozwój w niektórym przypadku albo stworzenie właśnie już na własną rękę życia. Także jestem jak najbardziej za zwolennikiem tej inicjatywy. Przy każdej okazji takich spotkań wspominam, że pozostałe uczelnie czy inne uczelnie w Polsce nam zazdroszczą tak dobrej współpracy zarówno z Urzędem Marszałkowskim, jak z innymi urzędami. No, jest to oczywiście dla dobra całego regionu i niewątpliwie tego typu wsparcie finansowe dla przyszłych lekarzy czy pielęgniarek na pewno spowoduje to, że będą oni chętniej zostawać w naszym regionie.